Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kodowanie. Dziś chciałbym Wam pokazać krótką, szybką rzecz, może niezbyt potrzebną, dla niektórych pewnie i potrzebną. A konkretnie o co chodzi? Chodzi tutaj o język, w jakim będą nam się wyświetlały tutaj komunikaty na tym wyświetlaczu między zegarami. Także pokażę Wam, jak to zrobić. Oczywiście nic innego jak zapłon, program VCDS oraz pierwsze co robimy, klikamy na wybór. Tym razem tutaj musimy się dostać do licznika, czyli zestaw wskaźników 17. Następnie kodowanie, pomocnik kodowania i tutaj szukamy sobie bajtu 8. Jak widzicie, mamy język niemiecki, rozwijamy tutaj i mamy do wyboru angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski i chiński. Także większość z Was pewnie wybierze angielski, tak zrobię i ja. Także zatwierdzamy tutaj, znaczy wyłączamy w sumie pomocnika kodowania. I tutaj dopiero zatwierdzamy kodowanie, czyli klikamy wykonaj. Kodowanie przyjęte. No i wszystko. Kodowanie przyjęte, jak najbardziej. Także po robocie. Nie pozostało mi nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie tego filmu, zaprosić do innych moich filmów, do subskrypcji kanału i pozdrowić Was. Trzymajcie się, cześć!